Siemacie ludzie, z tej strony Jacek. Ten tydzień obrodził nam w unboxingi płytowe. Po Sariusie, Piusie oraz Góralu, który wychodzi 24 listopada, mam teraz przy sobie album Palucha, Złota Owca, który także wychodzi 24 listopada, czyli w najbliższy piątek. Jest to edycja preorderowa, 10 tysięcy sztuk tego właśnie albumu rozeszło się tylko i wyłącznie w preorderze. Zawiera on specjalne dodatki, jakie dowiecie się już za chwilę. Mam dwie sztuki tego albumu. Druga jest oczywiście do wygrania w moim konkursie. Przypominam, że w tym momencie, dzisiaj, czyli w środę, trwają jeszcze dwa inne konkursy, gdzie możecie zgarnąć album i Sariusa, i Górala. Teraz dołączę do nich trzeci konkurs, także żeby nie było, że nie rozdaję płyt, bo rozdaję ich aż zanadto. Słuchajcie, 12 krążek Palucha, licząc od życia, jest piękne. 10 albumów solowych, jeden z Kalim, jeden z Chrisem Carsonem, daj nam tą liczbę, 12 albumów, krążków może lepiej nazwać w ten sposób, plus jeszcze projekty z iFam, mnóstwo muzyki. Sprawdźmy, jak to jest wydane, a na końcu będzie konkurs. Dobrze, moi drodzy, tak się właśnie prezentuje album Złota Owca. Sprawdźmy, co jest w tym magicznym oto pudełku. Roztwórzmy je. Ono było bez folii, że tak powiem, więc żadnej folii tutaj nie zdzierałem. Wnętrze czarne. W środku album Złota Owca. Oto ona. W sensie ten album, nie owca. Owca złota jest na okładce oczywiście. Otwieramy środek. Tutaj nam się powtarza wzór głowy owiec, bo owca to nazwa gatunku, a wtedy jest też baran ma rogi oczywiście. I co ciekawe, nie zwróciłem uwagi na początku, każda z tych głów jest inna, tych łbów może tak to fachowo się nazywa u zwierząt. Nie wiem, zwróćcie to uwagę, niektóre mają, nie wiem, tam są wygolone, mają i uszy, rogi, inne oczy, no musicie się przypatrzeć. Tutaj jakby zadbano o szczegóły, tu jedna ma chyba nawet maskę, czy coś w tym stylu, także to się różni. Że tak powiem, podstawowy wzór złotej owcy jest taki, wśród wielu, więc może to jest właśnie ta złota owca. Tak nam się to prezentuje. Bum! Ta sama, tylko co ciekawe, z otwartymi oczyma jest na albumie. A tutaj taka wkurzona ze złotą ketą na szyi. Okej, tak to wygląda. Podnieśmy płytę. Zaraz pod spodem. Ta sama owca, która jest na płycie. A tutaj mamy tak zwaną książeczkę. Powtarza się wzór z frontu okładki. W środku oczywiście pozdrowienia i podziękowania, a następnie teksty poszczególnych utworów z samego albumu wraz ze zdjęciami. Tutaj widzimy zdjęcia z koncertów, z trasy koncertowej. Tutaj mamy zdjęcie z festiwalu w Arenie, który odbył się nie tak dawno. Tak prezentuje się całość. Z tyłu nie mamy nic, że tak powiem, na książeczce. Na ostatniej stronie. Dobrze, pakujemy do środka. Z tyłu albumu oczywiście tracklista oraz logówki. A teraz sprawdźmy, co jest jeszcze w opakowaniu, bo to nie wszystko. Wewnątrz mamy wlepkę Złota Owca. Taka bardzo fajna. Widać mnie. Jest z tyłu srebrna. Wydaje mi się, że troszeczkę odporniejsza niż zwykłe wlepy. Tutaj mamy krążek, oczywiście z instrumentalami Złota Owca. Wewnątrz kolejne wlepy, logo B jak BOR, samo logo BORu, wlepka z singlowym Cardio, na ten moment najpopularniejszy single z tego albumu, zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. A na końcu mam opakowanie czarne, nic tu już więcej nie ma, żadnego drugiego dna nie ma, nic tutaj więcej nie znajdziemy. Słuchajcie, to był unboxing płyty Złota Owca. Drugi egzemplarz tego, że wydawnictwa jest do wygrania ode mnie. Wymyśliłem takie pytanie, ale nawet żeby ci, którzy nie są tytanami intelektu, byli w stanie wziąć udział w konkursie, mam dla was dużo prostsze pytanie. Powiedzcie mi, skąd wzięła się nazwa dzielnicy Poznania Piątkowo? Od czego pochodzi ta nazwa? Odpowiedź jest bardzo prosta, znajdziecie ją w internecie. Odpowiedzi prawidłowe piszcie mi tutaj w komentarzach na YouTube pod tym oto filmem. Wyniki tydzień od opublikowania filmu, zarówno na moim Facebooku, grupie facebookowej oraz tutaj oczywiście pod tym filmem. Tylko sprawdzajcie te wyniki, bo już rozwiązywałem konkursy i teraz muszę szukać zwycięzców, a jeżeli zwycięzca się nie znajdzie, to ktoś inny zgarnie tą płytę, bo to nie jest tak, że wy tych albumów nie wygrywacie. Ja wiem, że są takie osoby, które nigdy w życiu nic nie wygrały, potem zaskoczone, o mój Boże, wygrałem płytę, naprawdę? To ja tak, to wy. Sprawdzajcie te filmy po tygodniu, czy wygraliście, bo ostatnio szukam już jednego zwycięzcy konkursu. Co jeszcze? Sprawdzajcie moją grupę facebookową Rap Gadanina.
sprawdzajcie mój kanał, inne moje produkcje, wbijajcie na live'y codziennie o 20:00, widzimy się w kolejnych materiałach, na razie.